No cześć, tu Kuba, Szkocki Ogrodnik. Witam w tym drugim filmie w tym roku. A dzisiaj co? Dzisiaj podsumowujemy ten 2021. Jaki był tutaj dla mnie? Co się zmieniło? Co osiągnąłem? Co nie osiągnąłem? Co było porażką? A co było pozytywnym zaskoczeniem? Zapraszam na film. No i zaczynamy. Po pierwsze, pogoda. Pogoda w tym roku, oj, to był rok. Po pierwsze, zima. Zima, tu u mnie w mieście zima stulecia. U mnie w ogrodzie spadło na minus 16, ale to było tylko na 2 godziny. Na 2 godziny i co mogę wam powiedzieć, to jest to, że dwugodzinny mróz na minus 16, kiedy jest gruba pokrywa śnieżna, naprawdę nie robi tym myślom, które mam tutaj, większej szkody. W przeciwieństwie na przykład mielibyśmy na przykład minus 10, minus 12 przez kilka dni, tak jak było teraz w Polsce, to jest problem. Chwilowy spadek, gruba pokrywa śnieżna, nic się nie stało, ale mimo wszystko bałem się nie przyzwyczaić od swojego silnego. Potem, po zimie była bardzo słoneczna, ale bardzo znowu zimna wiosna, bo przymrozki były praktycznie do końca kwietnia, cały kwiecień mieliśmy te przymrozki, więc znowu, no to nie jest najlepsze, co bym chciał, bo chciałbym słońca, ale chciałbym też, żeby było cieplej, żeby wegetacja się wystartowała. Później lato było takie sobie, bez rewelacji. Jesień, bardzo fajna jesień, ciepła. Pierwsze przymrozki pojawiły się bardzo późno w tym roku, dużo później niż normalnie, na co nie mogę narzekać. Na teraz zima. Zima, no grudzień był stosunkowo ciepły jak na nasze warunki. No a wczoraj 15 stopni, dzisiaj znowu 11, to już nie jest, może troszkę wieje, to nie jest pogoda na krótką koszulkę, ale mimo wszystko. Pierwsza połowa roku, bym powiedział, do bani, druga połowa całkiem fajna. Druga zmiana to była ta wizualna zmiana. Wyrzuciłem w końcu ten stary drewniany dek, zrobiliśmy porządny taras tutaj. Jak się odwrócę, zobaczycie. Nie mam foliaka, jest szkladnia, która zaraz po postawieniu uderzył w nas bardzo silny sztorm. Najsilniejszy od kilkudziesięciu lat, kiedy wiało 150 na godzinę, zero uszkodzeń szkladni, czyli zdała egzamin. Ja chyba też zdałem, jak to wybudowałem. Szkladnia ma pociągnięty prąd, ale aczkolwiek utrzymaj tam temperaturę, żeby nie spadało poniżej 3 stopni Celsjusza. Nie chcę, żeby się nagrzewało, nie chcę, żeby się nie startowały, tym bardziej, że mam tam dużo siewek palm. One po prostu mają w tej szkladnie tą zimę przetrwać. Zmiana kolejna. Zarejestrowałem się w celu wystawienia paszportów roślin i sprzedaję swoje palmy na eBayu. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze wystartują. Mieliśmy troszkę problemów, jak to pakować, trzeba było to wszystko wymyślić, to opatentować. No ale chyba się udało, jest w porządku. Mam bardzo pozytywne jak na razie wszystkie komentarze na tym. 100% pozytywnych. Mówię, no nie narzekam. Jest troszkę z tym pracy, bo mówię, no, ale od przybytku głowa nie boli. Bardzo, bardzo fajny, pozytywna sprawa. Daje mi zaszczyt pozytywnej energii, a dodatkowo pieniążki, które mam za sprzedaż palm, mogę inwestować w nowe, bardziej drogie nasiona, tak powiedziałem. Zmiana numer 4. Widzicie, tam za mną to jeszcze jest maleństwo, ale buduję dżunglę. Czy oszalałem? Budowa egzotycznej, tropikalnej dżungli w Szkocji? Nie wiem, czy się uda. Próbujemy. Na razie wszystkie rośliny są małe. O tym, dlaczego są małe, wam jeszcze powiem. No ale mówię, no próbujemy. Tutaj dołączam link, jak to możecie zobaczyć, to moją dżunglę, jak ją tworzę. Na chwilę obecną przystopowałem. Na wiosnę znowu dodam kolejne rośliny.
A dlaczego małe rośliny? Otóż niestety, no Brexit, starałem się nie być neutralny politycznie, ale Brexit naprawdę nam, ogrodnikom, tutaj dowalił. I to dowalił porządnie, bo praktycznie, na przykład tak jak ja bym chciał duże palmy, dużych palm z zagranicy praktycznie nie można sprowadzić. Po pierwsze cena, po drugie testy fitosanitarne, a po trzecie palm sprowadzone z zagranicy, nieważne czy to jest Europa, czy to jest Ameryka, muszą być 2 lata przetrzymywane w warunkach szklarniowych, żeby nie żadna choroba grzybowa, bakteryjna czy szkodnik się z nimi nie dostały, więc praktycznie jest to niemożliwe. Jedyne palmy duże, które można kupić tutaj u nas, to są trochę karpusy, te standardowe, Fortunego. Czasem się zdarzy większy Wagner, ale to jest nie coś, nie to, co bym chciał. Ja bym chciał takie bardziej nietypowe, bardziej palmy, które sprawią, że to będzie większe wyzwanie, a takich tutaj nie ma. Więc na to się muszę zdać albo na swoje własne nasiona, albo na maleństwa. I podobnie jest z dżungli, bo tych dużych roślin, które bym chciał, niestety nie mogę dostać. A jeśli już są, to naprawdę za Tecapana Xarexa, ktoś sobie tam widziałem, życzył za metrowego 400 funtów, chyba spowariowali. Wolę maleństwa, one i tak podrosną. Kolejna zmiana. Starałem się dodawać więcej roślin zimozielonych, jako że chcę, żeby mój ogród, kiedy patrzę z okna, czy kiedy zimą wyjdę, wyglądał atrakcyjnie również zimą. Dlatego też kupuję rośliny, które kwitną zimą, jak na przykład siemienniki, dokupiłem kilka, tudzież rośliny, które kwitną wczesną wiosną. Rośliny egzotyczne bardzo często wsadzimy dopiero w maju, kiedy one rewelacyjnie zaczynają doprowadzać czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień, to jest ich apogeum. Początek roku niewiele się dzieje, dlatego starałem się kupować więcej cebul roślin kwitnących wczesną wiosną i wysadzać je tam, gdzie też będę mieć te wszystkie swoje egzotyki, tak żeby to wyglądało ciekawie, kolorystycznie przez cały rok, a nie tylko latem i początkową jesienią. Kolejna duża zmiana, może to nie jest coś, co wy widzicie, ale na co się w tym roku zdecydowałem. Od tego roku nie używam żadnych środków chemicznych, czy to grzybowych w ogrodzie, czy przeciwko owadom. Wszystko staram się zrobić metodą naturalną, bez chemii, żeby nie zabijać przyrody, nie zabijać mikro i makro organizmów. Jak to się uda? Nie wiem, próbujemy. Zaczynam to od budowy gleby, tak żeby ta gleba zawierała bakterie, zawierała grzyby, nicienie, bezkręgowce, owady, ptaki i całą resztę, więc no zobaczymy. W tym roku nie użyłem żadnej chemii, wszystko jak widzicie w miarę sobie poradziło, może oczywiście kilka chorób grzybowych dałoby się uniknąć, gdybym to spryskał, ale spryskując liście, to by też spłynęło do ziemi, uszkodziłoby też tą mykoryzę, która znajduje się w tych korzeniach. Ja próbuję w tym roku bez chemii, próbuję bez kopania. Jedyne kopanie, które będę robić, jak robię nową rabatę, wykopię te stare, wykopię te kamienie, które tu są w tej mojej glebie, a reszta później już bez kopania. Ściółkowanie. Film, który zrobiłem wczoraj, ściółkowanie. Dlaczego ściółkuję? No tak, powiedziałem we wczorajszym filmie, żeby zbudować tą glebę, która tutaj u mnie w ogrodzie była okropna, naprawdę nieprzyzwoita. Jest to gleba w ogóle zasadowa, starałem się ją bardziej zneutralizować, bo im bardziej zasadowa gleba, tym te składniki mineralne, które są na przykład potrzebne, jak azot na przykład, czy magnez, są dużo gorzej dostępne dla roślin. No ale to już chemia, w nią nie będziemy się wdawać. Więc starałem się tworzyć tą glebę od góry. Ściółkuję ją. W zeszłym roku wyściółkowałem praktycznie cały ogród przed kompostowaną korą drzew. Wydałem chyba na tą korę więcej niż na rośliny w zeszłym roku. A w tym roku idzie obłodnik. Tam już zacząłem, w tamtym rogu, daleko tam, mówię, możecie na wczorajszym filmie zobaczyć. I teraz całą resztę w tym roku będę stopniowo, co mecz, 2 tygodnie ściółkował. Po 500 litrów za każdym razem.
To już chyba tyle z większych zmian. Oczywiście są jakieś drobne zmiany, gdzieś tam coś podosadzałem, tak dalej, pozmieniałem miejsca. Kilka roślin wykopałem, kiedy wcześniej bałem się wykopywać, mówię, bo było mi szkoda rośliny, która na przykład dorośnie, ale nie, to nie jest to, co bym chciał. W tym roku powiedziałem sobie, koniec. Jeśli to się tu nie sprawdza, bo część z nich przesadzę, część z nich po prostu poszła. I już pierwsze rośliny wykopałem, nawet to były większe drzewa. To nie jest to, co bym chciał. Nie to, co zakładałem, wygląda zupełnie inaczej. Nie ma co, nie ma mieć sentymentów. Lepiej mieć to, co chcemy mieć w ogrodzie, niż to, do czego mamy sentyment, więc to już poszło. A jakie plany na przyszły rok? Na przyszły rok, tutaj za mną, tu spróbuję posadzić kilka winogron w Szkocji. Zwariowałem całkiem. Odmiany deserowe, raczej wina nie będę pędził, raczej będziemy jeść, moje dzieciaki uwielbiają winogrona, więc odmiany deserowe ultra wczesne. Czy to się uda? Nie wiem, nie znam tu nikogo, kto by miał winogrona w mojej okolicy. One potrzebują ciepła, one potrzebują słońca, tego tu jest nie za wiele, ale i tak spróbuję. Dużo czytałem, zdecydowałem się na formę prowadzenia, formę Mansona. Jak to będzie wyglądało? Jeśli te winogrona, które mam na zewnątrz, przetrwają fajnie zimę, na wiosnę idą do gruntu, a ja wam pokażę, jak ta metoda mniej więcej będzie wyglądać. Żeby te to mam je od sztobdu, więc to będą maleństwa, to jest proces, żeby się po nim ukształtowało 3 lata, ale myślę, że będzie warto. Spróbujemy mieć winogrona we Szkocji. Czy się uda, czy się nie uda? Nie wiem. Spróbować. Warto. Plan na kolejny rok. Więcej egzotyków. Tutaj zgadałem się z jednym chłopakiem, który mieszka niedaleko nas. Spróbujemy się w tym roku wymieniać roślinami. To, co u niego rośnie z egzotyków, a co ja nie mam. I odwrotnie, to co on nie ma, ja mam. Spróbujemy pobrać szczepki, spróbujemy to się powymieniać. Zobaczymy, jak to się uda. Palmy. Dosadzę kilka palm. Oczywiście, jak mówiłem, palm dużych nie mogę dosadzić. Poza tym gleba jest tu płytka, więc chyba nawet lepiej, że to są małe, lepiej nam się przyjmą co najmniej 5, jeśli nie więcej palm. Idzie w tym roku do gruntu, więc śledźcie ten kanał, zobaczycie, bo wszystko to są palmy raczej rzadko spotykane. A co jeszcze z planów? Tak jak mówię, będę cały czas starał się stopniowo dosadać więcej cebul roślin kwitnących wczesną wiosną, tak żeby ten ogród wyglądał ciekawie. Dodatkowo też te rośliny, które kwitną późną jesienią, tudzież zimą, cały czas gdzieś tam będą upychane w miejsca, żeby ten ogród bardzo fajnie wyglądał. Będzie zmiana wizualna, kolor płotu. Malowałem go 2 lata temu, już wygląda zupełnie inaczej. Zmienię go całkowicie. Na jaki kolor? Też zobaczycie. Myślę, że ogród tylko wizualnie na tym zyska. Jest jeszcze jedna zmiana, o której ja nie wiem, dlatego że pytam Was, co Wy byście mi zasugerowali, co ja tu mogę u siebie w tym moim szkockim ogrodzie mieć, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić, co Wy sugerujecie. Naprawdę, chętnie posłucham, bo Wy możecie mieć zupełnie inny punkt widzenia, którego ja nie widzę. I ja bardzo chętnie spróbuję. Jeśli to jest coś, co wiem, że tu się może udać, albo jest szansa, że się uda, czy mam na to miejsce, jak najbardziej. Dlatego mówię, jeśli macie jakieś uwagi, jeśli myślicie, że coś tu można byłoby lepszego spróbować, coś lepszego zrobić, proszę dajcie mi znać, bo naprawdę, naprawdę chętnie to zrobię.
I to chyba tyle z tego podsumowania z tego filmu. Rok, mówię, rok był taki sobie, ale zawsze może być gorzej. Ogród pomógł mi przy tej pandemii, dał mi cel, dał mi sens. Jeśli wy też upływacie ogród, też macie problemy z wyjściem na zewnątrz, z wieloma innymi rzeczami, które robiliśmy przed pandemią. Myślę, że ten ogród daje nam taką namiastkę tej normalności, że coś daje nam plany, daje nam marzenia, daje nam wizję, coś, co chcemy rozwijać, mimo tego całego zwariowanego świata dookoła nas. A co poza tym? Czekamy. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Mówię, śledźcie mój kanał, bo będzie kilka zmian, będzie pewnie coś się uda, coś się nie uda. Nie jestem ogrodnikiem, który twierdzi, że wszystko mu się udaje, dużo czy mi się nie udaje. Pamiętacie, co się stało z moim maurolasem w zeszłym roku? Jak poleciał przez okno, bo mi go dzieci zalały. Plan był dobry, plan był zacny. Nie udał się. Niestety, mówię. W ogrodnictwie nie ma porażek. Są tylko mniej albo bardziej udane eksperymenty. Zrobiłem eksperyment. Niestety dzieci, to był element, który nie uzgodniłem w moim eksperymencie z maurolasem. Plan był dobry, szybciej go wybudzić. Tak się stało. Mam malutkiego maurolasa. Na wiosnę idzie do gruntu. Kilka nowych bananów będzie. Będzie ogromny banan. Zapomniałem powiedzieć, będzie ogromny banan u mnie w ogrodzie. Sadzonka na razie jest taka sobie, ale to będzie ogromne, wierzcie mi. A teraz co? Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego w tym nowym 2022 roku. Mam nadzieję, że dla wszystkich dla nas będzie lepszy, że będzie ciekawszy, że będziemy się dalej wymieniać poglądami. Przepraszam, jeśli nie komentuję waszych filmów. Bardzo często te filmy oglądam, kiedy jestem w pracy na przerwach, a tam możliwość przez Wi-Fi, które mamy, możliwość komentowania jest zablokowana. Przechodzę do domu, zapominam to skomentować. Bardzo często to oglądam, daję lajki. Niestety, kiedy to oglądam w pracy, czy nie mam możliwości skomentowania, więc jeśli czasem jestem za cicho, czy nie mam komentarzy, to nie, że olewam wasze kanały. Po prostu nie mam jak skomentować, gdy to oglądam. A w domu zawsze jest coś do roboty, czy na ogrodzie, czy z palmami, czy z sadzonkami, czy z pakowaniem. Rok jest bardzo, bardzo zapracowany dla mnie. Trzymaj się ciepło. Pozdrawiam. Cześć. Pa, pa.